Yes. Is it working? Yes, it's working. I'm obviously very disappointed. Oczywiście jestem bardzo rozczarowany. It's never easy to lose a football match, and but we knew when we came here. Nigdy nie jest łatwo przegrać mecz piłki nożnej, ale wiedzieliśmy, kiedy tutaj przyjeżdżaliśmy. That we were facing a very good football team. Że będziemy musieli zmierzyć się z bardzo dobrą drużyną piłkarską. So our plan was to defend low in the beginning of the game and try to stop them from scoring too easily or getting into good positions. Więc nasz plan był taki, żeby się mocno bronić na początku gry i uniemożliwiać przeciwnikowi zdobywanie bramek czy uzyskiwanie dobrych pozycji. But we were too passive. We didn't sprint out to close them down. We allowed them too much time and space. Ale byliśmy zbyt pasywni, nie biegaliśmy wystarczająco szybko, żeby zamykać akcję przeciwnika. Dawaliśmy przeciwnikowi zbyt dużo czasu i zbyt dużo przestrzeni. So we fixed that at half time and pushed our team a little bit higher up on the pitch, which we like to do at home, but we knew here in Poland against the great Pogon team it was always going to be difficult. Więc było nam rzeczywiście bardzo ciężko grać tak, jak lubimy w domu, grać wysoko. Okazało się to być bardzo trudne. Okay. When I sit here yesterday, I told you about a tough opponent. Kiedy siedziałem tutaj wczoraj, to mówiłem wam o trudnym przeciwniku. And how Pogoni looked like first 45 minutes. I'm very proud of this team. I'm proud of every player. I'm proud of how the atmosphere the fans was creating. Jeśli chodzi o pierwszych 45 minut, o to jak graliśmy, o to jak wyglądała atmosfera na stadionie, którą tworzyli kibice, jestem z tego bardzo dumny. Then second half, we show that we have more. There is room for development. W drugiej połowie pokazaliśmy, że jest przestrzeń do naszego rozwoju. Our target is to look like first half in 90 minutes. Naszym celem jest to, aby tak jak pierwsza połowa tego meczu wyglądało całe 90 minut. But I'm very happy and pleased to be a coach for a team that wins first time in European history. Ale jestem szczęśliwy, jestem zadowolony z tego, że mogę być trenerem drużyny, która po raz pierwszy wygrywa w historii rozgrywek europejskich. We will stay very humble for this win. We know it will be tough to come to Iceland and we will make sure that we will do everything to go through this round. Ale traktujemy to zwycięstwo z dużą pokorą. Wiemy, że wyjazd do Islandii, mecz w Islandii będzie trudny i zrobimy wszystko, aby ten drugi mecz również wygrać.